Witajcie, cześć, oto specjalne wydanie programu Tylko Premiery, w którym zrobimy krótkie podsumowanie z Oscarowej gali. Kto wygrał w najważniejszych kategoriach, za co i czy mu się należało? Zapraszam. Zacząłbym od głównej nagrody, ale trzeba być patriotą i zacząć od swoich. W końcu, drodzy widzowie, w końcu pierwszy Oscar dla Polaków. Film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ida otrzymał Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Po 10 nominacjach w historii naszej kinematografii w końcu się doczekaliśmy. Gratuluję i oby to był powiew czegoś nowego. Najlepszym filmem według Akademii okazał się Birdman w reżyserii Alejandro Iñárritu. Na jednym Oscarze jednak się nie skończyło, bowiem produkcja z Michaelem Keatonem w roli głównej otrzymała jeszcze statuetki za reżyserię, zdjęcia oraz scenariusz oryginalny. Według mnie należało się. W kategorii montażu Złotego Golasa otrzymał Whiplash i nic dziwnego, bo w tej konkurencji nie miał sobie równych. Podobnie jak Interstellar w kategorii efektów specjalnych, dlatego też nagrodę otrzymał. Jeżeli lubicie animację, to nie będzie zaskoczeniem wygrana Wielkiej Szóstki, bo choć konkurencja oryginalna i mocna, Disney udowadnia, że wciąż robi najlepsze bajki skierowane zarówno do młodego, jak i do dorosłego widza. W kategorii najlepszego aktora wygrał Eddie Redmayne za rolę profesora Hawkinga, którego odegrał według mnie fenomenalnie. Równać się w tej kategorii mógł chyba jedynie z Michaelem Keatonem za Birdmana oraz Steve'em Carellem za Foxcatchera. Jeżeli chodzi o płeć piękną, Oscar powędrował w ręce Julianne Moore, dla której była to pierwsza statuetka w karierze. Oczywiście ma ona na koncie 3 złote globy, BAFTę i wygraną na festiwalu w Cannes, ale najważniejszy jest przecież Złoty Ludek. Nagrodę otrzymała za film Still Alice. W kategorii aktorów drugoplanowych bez zaskoczenia, przynajmniej w kategorii męskiej, J.K. Simmons zmiażdżył konkurencję swoją grą aktorską w świetnym Whiplash. W kategorii kobiet wygrała Patricia Arquette za rolę w Boyhoodzie, choć bardziej obstawiałem Emma Stone z Birdmana albo Keira Knightley z Gry Tajemnic. Prowadzącym galę był Neil Patrick Harris, który sprawdził się całkiem nieźle mimo kilku suchych żartów. Generalnie 87. rozdanie Oscarów należało do całkiem udanych, a na pewno zdecydowanie lepszych niż edycje z poprzednich lat. Dlatego przyznaję gali 7 gwiazdek, chociaż nie mam pojęcia dlaczego to robię, ale lubię dawać gwiazdki. Cały spis nominacji oraz wygranych znajdziecie na naszym fanpage'u na fejsie. Piszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z nominacjami oraz wyborem Akademii, który film według Was zasługiwał na nagrodę, a który został obdarowany Oscarem zupełnie bez sensu. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku Tylko Premiery.